Cześć, jestem Klaudia Tokanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Im mniej aktywny chemicznie jest metal, tym silniejszym utleniaczem jest kation tego metalu, kation, czyli jon dodatni. Uszereguj metale o podanych symbolach chemicznych zgodnie ze wzrostem właściwości utlejących ich kationów. Ok, mamy mieć wzrost właściwości utleniających, no to zaczynamy od góry do dołu. I pierwszy tutaj, jaki napotykamy, jest Na. Następnie Mg. Później Al. I Zn. Ponieważ te mamy poniżej wodoru, najpierw Cu i Ag. Dlatego nie było sensu szukać ich powyżej. Ma być to wzrost, czyli w ten sposób. Rosną nam właściwości utleniające. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.